budżetu do swojego organu prowadzącego i zawsze przedkładając ten projekt budżetu rozmawiam z moją skarbniczką, wierając się i tam wykłócając się z nią o każdą złotówkę, bo twierdziłem i nadal twierdzę, że nie umiem projektować czegoś, co jest wirtualne i co jest dęte. Czyli ja staram się ten budżet przygotowywać w taki sposób, aby był on maksymalnie uczciwy, zarówno wobec tego, od którego dostaję pieniądze, jak i również maksymalnie uczciwy wobec moich pracowników, moich zadań, które realizuję, i tak, żeby one pozwoliły utrzymać te środki, działalność na poziomie, do którego się zobowiązałem. No i różnie to bywało, czasami też było tak, że niestety ten budżet cięto. W trakcie roku później mi pani skarbnik co prawda dorównywała w większości przypadków, ale zawsze to dla szefa jakiejś jednostki jest irytujące, jak coś, co zaplanował, a zrobił to uczciwie, jest potraktowane jego zdaniem po macoszemu. W rozmowie z tymi prezesami klubów, z tymi działaczami klubów, właśnie taki żal było słychać, ponieważ mam wrażenie, że dzisiaj najbardziej poszkodowani, to poszkodowani może w cudzysłowie, to są ci, którzy w sposób rzetelny i uczciwy przygotowują takie wnioski o dotacje czy o wnioski o grant, gdzie nie ukrywają albo też nie naciągają pewnych kwot po to, żeby mając świadomość tego, że będzie ucięte, mieć ten zapas, tak, który takim pozwoli na to funkcjonowanie na pewnym poziomie, które ich satysfakcjonuje w gruncie rzeczy. I często tak bywało, właśnie, że tutaj w tych wszystkich wnioskach, czy na dotacje, czy na granty, z taką sytuacją mieliśmy miejsca, tak, że mieliśmy do czynienia. Te środki były zawyżane po to, bo jak się utknie, to i tak to, co zostanie, będzie w gruncie rzeczy satysfakcjonujące. I pewnie już nie dojdziemy do takiej sytuacji, bo ja pamiętam tutaj, tu na tej sali była, pamiętam Komisję Sportu, gdzie mieliśmy okazję rozmawiać o temat wysokości środków na działalność niektórych stowarzyszeń. I pamiętam, jak jeden z tu obecnych nawet działaczy, prezesów, szefów mówisz, słuchajcie, za dużo tych pieniędzy mamy, ja nie jestem w stanie tyle wydać. To się już nie wróci. I tego już nie będzie, tak? Tylko właśnie się zastanawiam nad tym cały czas to, o czym mówimy z Tomkiem. Czy nie warto przy tej decyzji, mimo wszystko jednak, mieć świadomość tego, jaka faktycznie ta niezbędna minimalna, to minimum musi być, aby można było bezpiecznie funkcjonować. Bo ja nie mówię o fajerwerkach, nie mówię o rozpasaniu, nie mówię o tym, żeby nie szukać sponsorów, wręcz przeciwnie. To jest potrzebne i niezbędne. Ale takie minimum, żebym miał pewność, że to minimum tutaj, czyli te kwoty, które tutaj przyznaję, czy to jest to minimum, czy to jednak nie jest, czy to jest poniżej tego minimum. I taka wątpliwość we mnie siedzi. Zawsze był problem z tymi dotacjami, z grantami, ze wszystkim. Zdaję sobie z tego sprawę, że nikt nie jest, i to jeszcze raz powtarzam, daleki jestem od tego, żeby, ja broniłem się przed tym, żeby zasiadać w tych komisjach, nigdy w życiu nie zasiadałem w żadnym takim gremium dzielącym, przygotowującym podział pieniędzy, bo to jest niewdzięczna rola. I tutaj współczuję wszystkim tym, którzy muszą siedzieć i dzielić pieniądze i później odbierać te telefony. Patrzę na Leszka, bo takich telefonów pewnie odbiera dziesiątki. To jest ten problem, a w tym roku będzie szczególnie to bolesne, ponieważ ta wysokość tej dotacji jest wyjątkowo niska ze względu na sytuację finansową, w jakiej jesteśmy. Ja tutaj daleki jestem od tego, żeby negować decyzję prezydenta, bo o tym, że taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszyscy doskonale widzieliśmy, już szkoda powtarzać. No i to jest ta refleksja, bo to nawet już nie wniosek, tylko po prostu zwykła refleksja. I ta wątpliwość, czy to minimum, to jest faktycznie ta kwota, o której tu mówimy. A jest mi przykro tylko z tego powodu, że mówię, tak jak miałem okazję, tyle lat zasiadając w komisji sportu, to zawsze była jedna z moich ulubionych komisji, prosząc jednego, potem drugiego, jednego nawet odwołaliśmy przewodniczącego komisji, bo nic nie robił, tylko działał na swoim kierunku ciągnął i upierał się, że jeżeli dostanie działalność na pieniędzy na swoją, na działalność swojego klubu i na swoje pomysły,
wszyscy wiecie, o czym mówię, to będzie tutaj źle, nie dobrze. Zmieniliśmy tego przewodniczącego komisji, był drugi. Byli przewodniczący komisji z całą sympatią, bo go bardzo lubię. Też nie był w stanie dokonać jakichkolwiek zmian, ponieważ to wymaga na tym, że w tej komisji sportu, jak widać, zasiadają beneficjenci tych środków. No i trudno jest dokonać zmian, jeżeli każda decyzja dotyka kogoś, kto o tym decyduje. Tak? Nie wierzę w to, że cokolwiek się uda zmienić w sytuacji, kiedy będą decydowali o tym beneficjenci. A gro radnych to są działacze klubu sportowych, trenerzy od lat, zainteresowani bezpośrednio, którzy z tych pieniędzy korzystają. Jest ten problem. Dziękuję.